Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Dzisiaj recenzja porównawcza dwóch piekielnie drogich, mimo tego, że niewielkich zestawów. Naturalnie chodzi o te zestawy uzupełniające z klonami i z żołnierzami na Hoth. Oba katalogowo kosztują po 70 zł. Natomiast problem jest bardziej złożony, dlatego że w momencie, kiedy nagrywam, to tego Battle Packa już nie ma w sprzedaży. To znaczy, będzie, on wróci, ale zniknął, bo się wyprzedał. A ten jest za 180 zł do kupienia, najniższa oferta w Polsce. Ogólnie ten problem jest szerszy, to nie jest tylko w Polsce taki problem, że tych zestawów nie ma. Ja kupowałem te zestawy w LEGO Store we Wrocławiu i był limit dwóch sztuk jednego rodzaju na osobę. Kupiłem cztery. Dwa dla siebie i dwa dla kolegi i wiem, że więcej osób chciało kupić dużo więcej. W Warszawie z kolei w jednym LEGO Store był limit jednego rodzaju na osobę, a w drugim trzech sztuk jednego rodzaju na osobę, więc trochę są braki, także to jest dodatkowa ekskluzywność tego materiału. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, natomiast no, nie nakręcajcie się zbyt mocno na te zestawy po recenzji, bo może ich jeszcze nie być. Nie wiem, kiedy to będę publikował, ale ogólnie dostępność jest niewielka. Teraz idziemy na stół i zobaczymy, co znajdziemy w środku. Aż żal otwierać, bo to będzie bardzo szybka strata pieniędzy, no ale czego się dla was nie robi. Poza tym w momencie, kiedy one już wrócą do sprzedaży, to wy też będziecie mogli sobie wybrać, który na przykład bardziej z tych blisterków wam się podoba. No chyba, że oba będą wam się podobały równocześnie. I tak samo, dobra, co mamy tutaj z tyłu? Mamy oczywiście zaprezentowane figurki. O, teraz je mamy, bo wyjechałem trochę za daleko. Tutaj możecie zobaczyć klony, tutaj możecie zobaczyć żołnierzy na Hoth. No i tutaj też mamy w przypadku tych żołnierzy pokazany sprzęt. No a klonom już tego niestety nie pokazano. To co? Ja to może pootwieram i zrobimy sobie speed build jednego i drugiego. Tylko czy jest sens teraz to tak otwierać? No każde to wygląda tak samo, żeby nie było. Pokażę i zaprezentuję. Mamy po prostu ten taki właśnie blisterek w kształcie minifigurki LEGO. Plus jest taki, że można to mniej więcej bez uszkodzenia sobie oczywiście wszystko wyjąć. Wygląda to w ten sposób. O, no i jest ten... Jest ta wytłoczka, bardzo fajnie ona wygląda. Można na przykład z tego zrobić, nie wiem, wielką kostkę lodu w kształcie minifigurki. Mamy jeden worek z klockami i mamy też instrukcję, więc ja sobie to zaraz po prostu zbuduję. Wy będziecie się mogli przyjrzeć w przyspieszonym tempie. No i jest pokazane, jak sobie poskładać te figurki, jak tutaj zrobić ten stojak na bronie oraz jak zrobić ten taki niewielki transporter. No a w przypadku tych żołnierzy na Hoth mamy tam po prostu nieco inne akcesoria, bo mamy działko i mamy po prostu jakieś takie bronie. Dobra, no to co? Ja to szybko poskładam i zaraz sobie pooglądamy zawartość obu paczek. Jaki klon jest, każdy widzi, natomiast myślę, że jest to bardzo dobry sposób na to, żeby sobie zebrać armię klonów. No ale przy aktualnej dostępności i przy też aktualnych ograniczeniach na osobę to nie będzie zbyt proste. A jak powszechnie wiadomo, te zestawy, które są takimi właśnie limitowanymi battle packami, są po prostu ekskluzywami w LEGO Shopie i w LEGO Store, więc po prostu trzeba za każdym razem przy okazji wizyty w sklepie stacjonarnym kupować sobie te blisterki. Czego absolutnie nie rozumiem, jest to w pewien sposób ograniczające. No ale cóż, ja jedynie wam mogę pokazać, co te zestawy zawierają, żebyście po prostu wiedzieli, czy je potrzebujecie, czy nie. Jeśli chodzi o wygląd klonów, no to mamy dwóch takich, powiedziałbym, klonów standardowych, no i też dowódcę. Natomiast jak zajrzymy im pod hełmy, każdy z nich wygląda tak samo, no bo są to klony. Co do broni, mamy tutaj takie przedłużone bronie dla tych dwóch panów, natomiast ich dowódca ma nieco krótszą broń i znajduje się tutaj też takie stoisko, czy też właściwie stojak z jeszcze kolejnymi dwiema brońmi. To akurat myślę, że całkiem spoko. No i mamy ten pojazd. W pojeździe możemy sobie tutaj opuścić takie drzwiczki, żeby sobie oczywiście klony mogły tam wejść, a właściwie jeden z nich, bo tutaj więcej niż jeden to się raczej nie zmieści. Chyba że zrobimy to w ten sposób, że na przykład dajemy tutaj pana dowódcę, a tych dwóch tutaj ustawiamy przy tych drzwiczkach. No to wtedy tak bardzo, bardzo ciaśniutko, ale to się da. No to jest taki, powiedziałbym, gwiezdnowojenny blablakar, tylko jeszcze spróbuję go tutaj
Wcisnąć, aha, dobra, tutaj rączka jest za bardzo opuszczona. No i co, domykamy i oni mogą jechać i praktycznie widzą wszystko, co się dzieje z każdej strony, chyba że ktoś zaskoczy ich od tej, no to wtedy można gdzieś ich tam ustrzelić. Plusem na pewno jest to, że tutaj dostajemy kilka takich paneli z komputerami pokładowymi, bo rzeczywiście dostajemy dwa slopy i dwa tile, gdzie możecie zobaczyć różnej maści zegary. No i tak na dobrą sprawę to tyle. Ta konstrukcja jest zrobiona z kilkudziesięciu klocków, więc tak na dobrą sprawę wielkościowo to jest takich wymiarów jak te konstrukcje, które dostajemy gratisowo do gazetek Star Wars. No okej, no płacimy za nie 15 zł, więc one nie są gratisowe, ale to jest tego kalibru, także umówmy się. Te zestawy kupuje się dla figurek. Czy trzy klony i taka mała konstrukcja to jest coś, co jest warte tej ceny? I tak i nie, dlatego że nie mamy teraz alternatywy, więc inaczej klonów w takiej cenie raczej nie zdobędziemy. A z drugiej strony kiedyś w tej cenie, jak ten zestaw, kupowało się Battle Packi z czterema figurkami i to katalogowo, a te zestawy były powszechnie dostępne, więc po prostu płaciło się za nie jakieś 45, góra 50 zł. No to teraz możemy przenieść się na Hoth i to jest w ogóle taka zaplanowana akcja marketingowa. Wjechało AT-AT UCS, wjechał teraz ten Battle Pack ze Snowtrooperami, no to wiadomo, że jest czym atakować, no to musi mieć ktoś, co będzie bronił. No i mamy właśnie te zestawy, które mają też was wyzwolić taką potrzebę posiadania jak największej armii rebeliantów. I okej, tylko znowu, ograniczenie, cena i te sprawy, wiecie o co chodzi, bo już przy okazji klonów to omówiliśmy. W tym zestawie znajdziemy takie jedno działko stacjonarne, które tutaj jeszcze ma miejsce do operowania przez jakiegoś gościa, którego sobie tutaj ustawicie. On oczywiście będzie celował i tam próbował to jedno czy drugie AT-AT powalić. Tutaj jest jeszcze taki tile z nadrukiem, możecie zobaczyć sobie jakieś takie wskaźniki, parametry i tak dalej. Te same tile zresztą pojawiły się na tych bombach, które też mamy tutaj w dwóch sztukach. No i tak one się prezentują, więc spoko akurat, że pojawia się ten motyw, że on się powtarza, bo to są takie elementy, które akurat przy takich rzeczach elektronicznych można sobie fajnie wykorzystać. Trochę tutaj śniegu jeszcze się pojawia przy podstawce, ale mamy tutaj też dwa takie działka przenośne, które akurat są zrobione z bardzo fajnych części, bo oprócz tego, że mamy tutaj działka, to zwróćcie uwagę, że te nóżki, te stojaki są zrobione też z blasterów, więc w momencie, kiedy potrzebujecie nieco więcej blasterów, to tutaj znajdziecie ich całkiem sporo, bo sześć z nich stanowi te podstawy i to jest akurat w porządku. No i co do żołnierzy, mamy ich tutaj trójkę i tak samo jak w przypadku klonów, dwójka z nich ma takie same torsiki i nóżki, trzeci już, jak widać, jest wyższy stażem czy też rangą, no i ma już nieco inny strój. Plusem jest to, że każda z tych figurek ma inną główkę, więc możecie tutaj zajrzeć im pod hełmy i zobaczyć, jak ci żołnierze prezentują się już pod tymi nakryciami głowy. To akurat na plus. No i myślę, że akurat to są bardzo fajne nakrycia głowy, dlatego że możecie ich używać na przykład, jeśli chcielibyście odwzorować, załóżmy, jakąś kampanię w Afryce z II wojny światowej, to akurat te czapy będą idealne do tego, żeby sobie coś takiego z Lego odwzorować, jeśli koniecznie tych klocków chcecie używać, więc ten Battle Pack wypada naprawdę całkiem spoko. Zestaw z klonami czy obrona Hoth? No tutaj akurat wybór należy do was, ja przedstawiłem wam oba Battle Packi, żebyście mieli pełne porównanie w takim pełnym przekroju, żebyście też zobaczyli, co dokładnie oprócz minifigurek się tam znajduje. Zakładam, że i tak 90% was będzie chciało sięgnąć po te zestawy, głównie właśnie dla tych minifigów. Umówmy się, te elementy uzupełniające nie są aż tak super, aczkolwiek jeśli miałbym wskazać, który z tych zestawów pod kątem dodatków wypada lepiej, to zdecydowanie obrona Hoth, no bo mamy tam te działka, które można sobie gdzieś tam poustawiać, zrobić jakąś taką naprawdę minimalistyczną, wręcz niewielką makietę śnieżną i od razu będzie wiadomo, o co chodzi. A w przypadku klonów, no dostaliśmy ten taki niewielki transportowiec, dostaliśmy stojak na bronie i to wszystko. Aczkolwiek i tak oba zestawy są godne polecenia, bo dostarczają nam figurek, które po prostu pozwolą nam skompletować wybraną przez nas armię. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!